Witam Tobie, ja jestem Zanek, to jest kolejny odcinek Cywilizacji 5 z dodatkiem Brave New World gram. Rzymem jest tura 221, czyli w sumie zostało 29 tur do końca gry, bo ustawiłem limit na 250 tur. Okej, w ostatnim odcinku zdobyłem Kuzco, czy też Kuzco? Tak, Kuzco, tak to chyba też powinno czytać. To jest stolica... Stolica, kurcze blade, Inków. Dobra, pytanie, co ja tu mogę zadziałać? Mogę ostrzelać te krapiszcze chyba. Albo to krapiszcze. Zaraz, najpierw sobie generalem podjedziemy. Najlepiej tu chyba. Dobra, teraz tak. 15% blisko generała i takie tam. Tu, tu. Uwolniamy do tych rycerzy. Okej, 28, 2 punkty doświadczenia. No dobra, Kuzco chyba nie padnie, bo on tu zaatakuje tymi rycerzami, ale ono chyba nie będzie do zdobycia. Tak mi się wydaje. Coś jeszcze mogę zrobić w tej turze? Robotników rozesłałem. Tutaj w topie tych robotników chyba. Cholera. Mam tutaj buntowników, powiedzmy, u siebie na terenie. Dobra, co tu mogę zrobić z tymi ziomami? Wyślę ich tutaj na te góry. Na Niwa, 10 tur, żeby ogarnąć ropę. No dobra. Zaraz. Kawalerię? Chyba nie chcę kawalerii tu budować. Ja mam wiary. Czy ja mogę kupić sobie jakiś kurczę budynek za wiarę? Goda 400, no to mogę sobie kupić na pewno. Dobra, zmienimy produkcję na strzelców, kurczę blade. W sumie na koszary zmienimy produkcję. Niech będą koszary najpierw. No i dobra, następna tura. Szpiegów zapomniałem wysłać. Co on ma ludzi? Kazimierz III, Paczakutec prowadzą wojnę. No to grubo. Dobra, co tu się dzieje? Gość wali mi do miasta. Ci atakują moje miasto, ale chyba ich, chyba go nie zdobędą. Moje miasto, yeah. Ale przez to, że on ma też u siebie bunt. I te jednostki w sumie trochę mi nawet pomagają. Ponieważ on musi tracić czas na to, żeby pokonać tych swoich buntowników. A ja zyskuję trochę więcej czasu dzięki temu, no i on osłabia swoją armię. Róg się zbliża, onki donki. Dobra. No i strzelcy, no, odporni są. Okej, Paka wchodzi w epokę atomu. Super. Kongres Światowy. Staje się Organizacją Narodów Zjednoczonych, dobra. Tak, tutaj przekopalnie. Podpłyniemy sobie tutaj. Powiedzmy, że strzelimy do tego typa. Teraz tak, miasto. No i może się uda odzyskać robotników swoich. Jak ci goście ich pokonają. Dobra, miodzio. Teraz tak, przejmiemy sobie robotników. Tych gości wyślemy na górę. Niech coś tu ogarną. Działami można tutaj się podkulać. No i teraz tak. Można zacząć strzelać chyba do tych typów. Pytanie... Czy tym generałem mogę podjechać tutaj? Dobra, podjedziemy sobie tutaj generałem. Z tego postrzelam. Ja mam dość sporą karę za, no, dość sporą ilość niezadowolenia, więc te moje jednostki nie walczą tak efektywnie, jakby mogły. Co zrobić? Tak, to się rozłoży, do tego pykniemy. No i GG. Nie ma gości. Teraz tak, tu. Do kogo można tu postrzelać? Chyba do tego.
osłabić mu te wszystkie silne jednostki. 18, no. Dużo mu tam tej energii nie zabrało. Dobra, 14. Plus kurczę blade lancierzy, którzy sobie kampią w mieście, to niech sobie na razie kampią. Tymi ostrzelamy tych kurczę złoczyńców. Dobra, pytanie czy oni przeżyją do następnej tury. Teraz tak, działami to można sobie tutaj podkulać nawet. Rozłożyć je, w sumie to mogą z nich strzelać. No nic, dobra, niech będzie. Tych poleczymy. Teraz tak, kawalerią sobie zaatakujemy te działa jego. W sumie nie wiem, czy budować kawalerię, czy iść w piechotę dalej. Dobra, tych sobie naprawimy, jak ten atak będzie przez rzekę. O Boże, krapowato lekko. Dokąd mogę tych wycofać gości? Tylko tu. No nic, ile tego buntu zostało jeszcze? 5 tur. 5 tur oporu. Dobra, proszę zbrojownię. Tutaj kolej to jest fajny wynalazek, bo mogę zbudować ten fajny zamek, który daje sporo zadowolenia, znaczy w sumie cudek, to jest cud, kurczę, który daje sporo zadowolenia z zamków. Więc w sumie pójdziemy w to sobie. 11 niezadowolenia. No i tak, mam 3 szpiegów już teraz. Dobra, to trzeba ich gdzieś przesłać. Tego zioma najlepiej wyszkolonego wyślemy chyba do Warszawy jako szpiega. Tego zioma wyślemy do Egiptu. Co jest stolicą Egiptu? Teby? Teby. Wyślemy go do Teby jako szpiega. I ostatniego zioma wyślemy, wiem gdzie, do Korei. W sumie w Korei ten jeden ziomek mi padł, więc... No dobra, wyślę go do Korei w sumie. Zobaczymy, co się tam będzie działo. Do Seulu jako szpieg, yo. W sumie mogę go wysłać może jako dyplomatę. Znaczy delegatów, okej. Okay. Polska 28 głosów, więc to w sumie jest nie do przebicia raczej. Okej, okay, następna tura. Co tu się wydarzy? Ramzes skończył prorę. Co to prora daje? Nie pamiętam. Dobra, co on będzie tu tworzył z tymi swoimi jednostkami, ten upierdliwy Inka? Przekulał wszystko, wycofał wszystko. No dobra, miodzio, niczym nie zaatakował. Pełen wypas. To mi się podoba. Nowy sojusznik dołącza do Kijowa. W sumie mogę zbudować awans jednostek. O, grubo, grubo. Dobra, weźmiemy sobie ostrzał w trudnym terenie. To mi się przyda. Teraz tutaj w sumie też ostrzał zmasowany w trudnym terenie. Też mi to się przyda. No i co, i walimy chyba do tych działów wszystkich po kolei. Let's go! Szkoda, że fregaty nie mają zasięgu już. Ale co zrobić? Nie ma dział? Boże, jeszcze są. Dobra. Do tego ciupniemy, pytanie. Tak, walimy do tego. Dobra, nie ma dział? Nie ma, nareszcie. Tymi mogę się podkulać, powiedzmy tutaj, tymi tutaj, tymi ostrzelamy te działa. Dobra, moja czawaleria. W sumie dość sporo tych kurczę dział tutaj przykulał. Już 3 jednostki. God damn it, jeszcze żyją. Gdzie ich mogę wycofać? Tutaj. A jakbym ich wycofał tak? Zrobił? O, właśnie. I teraz zaatakował to działa. Dobra. Kawaleria dała radę. Tych gości można leczyć. Fregaty niech sobie na razie odpoczywają. Generał też niech sobie odpoczywa. Tak, tutaj to. Pytanie, gdzie jest ten typ? Gdzie są tu? Dobra.
tutaj. Fregatą sobie podpłyniemy tu. Pytanie, czy będzie miała zasięg? Yeah, ma zasięg, niesamowity. Tak, tutaj co? Super, tutaj nie mogę zbudować jeszcze. Kurczę, blade wieże wiertniczej. Padli? Padli, nareszcie. Dobra, co by tutaj zbudować? Fabryka, szkoła publiczna, ile ja mam węgla? 4 sztuki, tylko to mało. Jak będzie szkoła publiczna w takim razie? A, zostało 5 tur do kolei. Ten zamek chyba trzeba budować gdzieś koło góry, coś mi się tak wydaje. Miasto musi znajdować się maksymalnie 2 pola od góry, będącej wewnątrz terytorium, twojego terytorium. No właśnie, czyli tutaj Ancjum będzie mogło zbudować albo Aprium. W sumie chyba tylko te dwa miasta będą mogły zbudować ten cud. Nie, Rzym chyba nie zbuduje, to są trzy heksy od ten, trzy pola. Dobra, produkcja i Neapol. Ja nie mam 40 produkcji, może wyprodukować tu koszary też? Świątynia, szkoła publiczna. Nie będą koszary. Dynastia niezadowolenia, goddammit. Dobra, następna tura. Szpiegów rozesłałem? Rozesłałem. To nic on z tymi działami zrobi tutaj ten Inka. Najlepsze jest to, że Polska mu powiedziała wojnę, więc chłopak będzie miał trochę przechlapane. Ambasada, niech będzie. No, atakuje skubaniec. Do miasta wali. No dobra. Onki donki. W takim razie. Okej, okay, ludzie najbardziej uśmiechnięci. Ja jestem na 11 miejscu. Znaczy w sumie na 6 miejscu mam minus 11. Paczakutec minus 17. Ramzes plus 56. No to spoko. Szedzonk 8, Kazimierz 42. Pełen wypas, pełen wypas. Naprawdę. Dobra, tutaj można coś ostrzelać przy okazji. Żegnam. Teraz tak, tych gości. No nie, awansować to ich w sumie nie ma sensu. To tak. Ich sobie sfortyfikujemy. Tu też. Karawana. Dokąd ona może pokulać? Tutaj niech się kula. Tak, produkcja Neapol. Niech będzie zbrojownia. Produkcja Ancjum. Fabrykę. Są 4 tury, 7 tur do fabryki. No dobra, niech się męczą z tą fabryką. Ciekawe, ile będziemy ten. Ile będzie trwało budowanie tego cudu. Akademię wojskową zbudować. To już naprawdę sporo. Ile ona kosztuje? Jeden. Trzymanie, jedna sztuka złota. 42 produkcji. Dobra, niech będzie ta akademia. Tak, gdzieś tutaj budują. Tutaj. Nie, to jest blokada, goddammit. Dobra, to sobie podpłyniemy i coś zatopimy. Dobra, żegnam. No i tutaj jest po prostu wielki rebus, tak zwany. Można strzelać mu te działa. Tutaj sobie podpłyniemy i znowu walniemy do działu. A i tu jest raz, dwa, trzy, dobra. Tutaj i heja. Mam nadzieję, że pójdą do piachu. Yeah. Okej, okay, co dalej? Czy ja strzelam to? Strzelam, o dziwo. Dobra, tymi gośćmi co mogę strzelać tych? Mogę tych strzelać, to wypas. Tymi działami walniemy dotać do tych, w sumie artylerią działa. To trzeba rozłożyć i tym strzelać te działa. Żegnam. Ostatnia ekipa działu, czy oni mają w ogóle zasięg do czegoś? Chyba nie. Może ich wymienić?
do miasta ich wkulać za tych kurcze blade lansierów. Czy oni tu podjadą? Mam nadzieję. Dobra, wkulamy się tymi działami do miasta. Będą mieli konkretny zasięg. Teraz tak, czy też będą miały konkretny zasięg. Lansierów można na razie uśpić, to wszystko można leczyć. No i miodziu. Pytanie, jak wygląda demografia, w ogóle nie spojrzałem. Ląd pierwsze, PKB drugie. No nieźle. Problem tylko z akceptacją. Śmienni szóste, populacja piąte. 27 milionów Korea, no pełen wypas. No to okej, jedziemy z tym koksem dalej. Fajnie by było, gdyby się więcej nie pojawili już mi buntownicy. To bym się nie obraził. Czemu tak mało węgla, Chryste? Co tu się dzieje? Gdzie ten wróg? On wszystko wycofał już. 17 niezadowolenia, no coraz lepiej. Dobra, coś tu sobie przypłynęło. Z tych gości tu, gdzie są tego statki? Czy tu budują? Nie, dobra. To wypas. Sobie podpłyniemy tutaj i ostrzelamy to krapiszcze. Teraz czy stąd ci moi kusznicy będą mieli zasięg? Powinni mieć. Dobra, siadło, siadło. Tych gości tu. No i dobra, to miasto się powinno wybronić. Tak, ostrzelamy mu te działa. Żeby mnie tu nie mógł niczym trollować zbytnio. Miodzio. No, to żegnamy działa. Nie, no, przewaga artylerii jest naprawdę spora w tej grze. Z taktek można strzelać też. No i z tymi gośćmi w sumie można walić do tego miasta. Chociaż te działa mogą ostrzelać. Iwanaku, donki, donki. Czy niech się fortyfikują. Fregaty można uśpić, bo są na razie nie przydadzą. Co to się stało? Nabuchodozor węgiel. Ja mam tego węgla, 8 sztuk. Sól i tak dalej. Cytrusy od nabuchodozora, dobra. Trzeba pohandlować z tym nabuchodozorem. Czy on chce sól za cytrusy? Nie chcę, zwariował znowu. Kolejny zwariował. No, najlepsze jest to, że Polak tutaj szaleje. I dość sporo już jedno miasto w sumie podbił. Dobra, przyprawy za kadzidło. Dobra, nie chcę też. Pakal może coś pohanduje. Trufle za kość słoniową. Co chcę za to zważyć? Wszystkim odwaliło po prostu. Dobra, 17 niezadowolenia. Najwidoczniej tak będzie musiało na razie pozostać. Teraz co tu budować? Elektrownię wodną? Ile mam tych pól z rzeką? Parę tylko. Czy to się opłaca w ogóle? Nie będzie szkoła publiczna na razie. Let's go, następna tura, Jezus Maria. 17 niezadowolenia, pełen wypas. Kapsztat i Paczakutec prowadzą wojnę. Gościu się nie poddaje, Chryste. Twarde. Tyle jednostek, co mu załatwiłem tą artylerią. To po prostu masakra. Dobra, czy mi się gdzieś pojawiło? Ramzes spiskuje przeciw. Czego tu szukasz? Podziel się spiskiem z Kaziem. Dobra, podzielę się spiskiem z Kaziem. Żeby nie marudził. Teraz tak. Ci się chyba zwijają stąd. To spróbujemy ich jeszcze ostrzelać na do widzenia. No proszę, fregata poszła na dno. Zmasowany ostrzał, czy dać im ten? Może ochronę przed ostrzałem? Chyba dam im ochronę przed ostrzałem dystansowym. Przeciwko atakom dystansowym. Dobra, niech to będzie i walniemy do piechurów. Jeszcze zipią. No dobra. Bingo. Teraz tak, czy mogę tych ostrzelać?
to wygląda. No i moja, kurczę, po prostu gwiazda w centrum miasta, czy to rozwali? Tak mi się wydaje. No, okidonki. Dobra, tych można wysłać do lasu. Nie naprawiłem farmy. Dobra, tymi się zwijamy do centrum, w sumie do Rzymu. Dwie tury do kolei. Dobra, tutaj kopalnię kolejną. 8 jednostek węgla. Okidonki. Tutaj poproszę jakieś... Kurczę, blade, czy atakować tą artylerię? Wygląda na to, że ją zmasakruję troszkę. Dobra, 14. Tak, tych gości można cofnąć. Tymi gośćmi sobie podjedziemy i ich tutaj troszkę pukniemy. Dobra, nie ma artylerii, to tak, kawalerię sobie wycofamy. Tych gości też wycofamy tutaj. Niech się leczą, ci też niech się leczą. No i miodzio. Czy mogę lansierów awansować na coś? Nie, nie mogę. Dobra, produkcja i tak, Neapol. Niech będzie Akademia Wojskowa. Rzymie, co by zbudować? Zamczysko, Akademia Wojskowa, giełda. Giełda była niezłą opcją nawet. 6 tur. Niech będzie giełda. Znaczy delegatów. Ideologia światowa, autokracja, pogięło. Ja jestem w ładzie, no więc zapomnij. Dobra. Co tu się dzieje? Odkrywa, że w Tebach, że Ramzes potem nie spiskuje przeciwko Kazimierzowi. No to już tam powiedziałem typowi. Na inną cywilizację. To fajnie, niech sobie atakuje. Dobra, to chyba można skończyć tą turę. W sumie ile zostało? Jeszcze jedna tura oporu. Publiczna deklaracja Polski, what the fuck. Kiew znajduje się pod ochroną. Traktat pokojowy, co oni mi tu dają? 10 tur. Czy ja chcę z nim podpisywać traktat pokojowy na 10 tur? W sumie to będzie praktycznie koniec gry. Zdobędę może jeszcze jedno miasto, tylko jego. Czy to się opłaca? Sporo dostanę tych surowców luksusowych, aż 4. Węgiel 2 sztuki, ropa 7, aluminium 3. Pytanie, czy jak on długo przeżyje. No bo ja z drugiej strony mam pełno niezadowolenia. Dobra, wezmę to chyba, bo z takim niezadowoleniem to tak ta wojna zbytnio nie ma sensu. Okidonki, 7 zadowolenia. No i dobra. 10 tur to będzie tura z 236. Zostanie 14 tur, żeby coś zdobyć. No okej, 400 wiary. Dobra, działa sobie, awansujemy. To uśpimy, to uśpimy. Tych gości przeniesiemy tutaj. Też ich sfortyfikujemy. Fregatę można uśpić. Tutaj zrobimy sobie tartak, tutaj kopalnie. Tutaj niech się wszystko leczy. A i teraz gdzieś mogłem kupić, kurczę, blade, pamiętam. Pagodę za 400, dobra, nie będzie pagoda. Co by tu budować? Giełda, fabryka? Niech będzie fabryka. Czy mogą zbudować tą, kurczę, platformę wiertniczą? Niekoniecznie. Okej, okay, next tura. Na kongres się to zostało odrzucone przez twoich delegatów. No i wypas! Po prostu gdzieś mam twoją autokrację. Co za przykry widok, co ty nie powiesz. Ej, tutaj mogę jeszcze wysłać swoich tych archeologów. Kreml. Nabuchodonozor rozbudował Kreml. Wypas. Dobra, w sumie tu mam robotników, którzy się lenią i nic nie robią. Koniec daniny. Pojawienie się. I tak dalej. Jodzio. Oznacza to, że Fancjum mogę zbudować Neusz Schweinstein, który będzie mi trwał 19 tur. O, to fajnie. Do końca gry prawie. Jezus Maria, dokładnie? Nawet nie. Zostało 22 tury do końca.
No dobra, spróbuję pójść w ten Nuss Schweinstein. Do końca gry będę się z nim bawił. Teraz tak. Tych gości wyślemy tu, to jest w sumie węgiel kolejny. To można sfortyfikować, sfortyfikować. Karawany wysyć do lawenty. Tak, tych ziomów gdzie można by wysłać. Czy niech cisną tutaj. Z tymi co zrobić? To już jest wszystko ogarnięte. 5 zadowolenia, fajnie. 10 węgla, to ładnie. Dobra, niech kulają się tutaj. Więc tak, przyjmiemy sobie jakiś ustrój. Mogę przyjąć, kurczę, w końcu pierwszy ustrój z ładu, więc wezmę sobie socrealizm. 2 zadowolenia z pomników. A pomników mam sporo, więc tego zadowolenia będzie sporo, naprawdę. Ile mam teraz? 5 zadowolenia, a teraz mam 23. No, to mi się podoba. Dobra, socrealizm, pełen wypas. Tu mogę dać arbitraż i tak dalej, to pójdźmy w pomnik, będzie kolejne 2 punkty zadowolenia. A teraz części zamienne, czy lot może lepiej? Miałbym piechotę już całkiem spoko. Lot też jest niezły, miałbym przewagę w powietrzu, to by było coś. Silnik spalinowy. Ropy dużo nie mam, chłodzenia, będę budować platformy wiertnicze. Dobra, nie będą części zamienne. Pójdziemy chyba na razie. No, te samoloty wymagają ropy. Piechotę z czasów Wielkiej Wojny, let's go. I co tu zbudować? Szpitale i tak dalej. W sumie to już bym mógł cisnąć tylko w ten, w same punkty, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. To mógłbym w sumie budować te szpitale, dać sobie spokój z wojną, bo to i tak przez te 22 tury do końca gry pewnie nic się tu już nie wydarzy specjalnego. Więc w sumie może szpital pobudować, żeby te miasta się szybciej rozwijały. Chociaż tak mają plus 6 jedzenia, więc to 4 tury do nowego obywatela. Są tu akwedukty? Chyba są. Jest akwedukt. Szpital? Nie szpital. Jak będzie szpital? Dobra. Następna tura. Kość słoniowa za 4 hajsu. Niech będzie. Tu jest węgiel jeszcze jeden. Polak szaleje po prostu. Inka to już została troszkę stłamszona. No co ty nie powiesz, chłopie? Zastraszyli jakieś państwo miasto, straszne rzeczy. Goście ledwo co na nogach stoją. Melbourne jest atakowana. Nie, wielki naukowiec. Palimy sobie technologię. Spoko. To jest tak, mogę budować w sumie kolej, ale czy chcę? Będę miał bonus, kurczę blade, trochę będę płacił za tą kolej, ja mam 126 hajsu na turę. Czy chcę budować tą kolej? Zobaczymy. Tak, artylerię można uśpić, teraz badania. Co tu pójść, w tworzywa sztuczne? Będę miał jeszcze lepszą, będę miał piechotę, oh my god, siła 70, to jest coś. Siła 70, może lot opracować. 4 tury do lotu. Dobra, nie będzie lot. Tutaj obserwatorium, targowisko. Nie będzie targowisko. Ravenna, fabryka. Produkcja i co tutaj wybudować? Może akwedukt? Niech będzie akwedukt. Tutaj może być zakład kamieniarski. Parę punktów zadowolenia zawsze będzie. No w sumie jeden. Jeszcze jedną ekipę archeologów. No i 18 tur do tego cudaka. Fajnego. Pytanie, czy uda mi się go zrobić przed... Czy ktoś go nie wybuduje przede mną? Bo do końca gry to na pewno mi się go uda zrobić. Fajnie by było, tylko gdyby nikt go nie wybudował za mnie. No i Miodzio, ile ja mam w ogóle punktów? 1049. W sumie pierwszy jest Szedzong.
1059. Kazim ma 1065. W sumie jestem chyba trzecią cywilizacją. Chodzi na to, mordę jeża. Jeszcze jedno miasto bym zdobył i bym był co najmniej drugi. Dobra, pobudujemy kolej. W takim razie. No dobra, niech cisną tu. Co tu się stało? Kość słoniową. Srebro od Shedzonga. Dobra, tutaj kupiamy sobie kopalnię węgla. Pytanie, czy ten Shedzong chce coś jeszcze pohandlować. Srebro. Zwariował. Co on ma? Łodzie podwodne. Artylerii, tonę. A może nie tonę, ale trochę. Dobra, co tutaj zbudować? Bibliotekę, obserwatorium. Nie, niech będzie obserwatorium. Dwie tury w sumie niosła produkcja. Tak. Archeologów, niech będą archeolodzy. Tych gości mogę sobie awansować na piechotę z czasów wielkiej wojny. W sumie 50 siły, nieźle. Dobra, produkcja i co tutaj by stworzyć? Mogę jeszcze w sumie 3 karawany jeszcze zrobić. Zawsze trochę hajsu, czyli iść po prostu w te szpitale. Dobra, nie będzie szpital, w sumie pociśniemy ludzi, żeby było trochę więcej punktów i tyle. Tutaj co, akwedukt, zakład kamieniarski, zadowolenie jakieś, dobra, nie będzie zakład kamieniarski. Nextura. Ciśniemy projekt kolej po prostu. Dobra, następna tura, pytanie, która jest godzina, no w sumie to już muszę kończyć ten odcinek, bo to znowu się jakiś tasiemiec zrobi. Tutaj jakąś kopalnię koło Neapolu można zbudować. W sumie tego ermitraża nie zbudowałem do tej pory. Nie miałem jakoś czasu. Idę do kolejnego ustroju, 13 tur. Jeszcze dam spokój z ermitrażem, nic to już nie zmieni praktycznie. Bujaj. Praga pragnie kultury. Co to przypłynęło? Galeas Czałkański. Artysta, tak fajnie. Odpalimy sobie złotą erę z niego. Czemu nie? Niech będzie, złota era, bo już w sumie nie potrzebuję tych dzieł wielkich. Złota era się przyda, będzie lepsza produkcja i tak dalej. Dobra, produkcja i co by tu w Rzymie zrobić? Muzeum, szpital. Takie tam. Idziemy w szpital. Może być. Dobra, rzućmy okiem na demografię. Zbiory pierwsze, no to normalka, tych farm buduje tyle, że masakra, więc zbiory pierwsze wytworzone, dobra, pierwsze, ląd pierwsze, PKB drugie. Akceptacja pierwsze, żołnierze piąte, no 300 tysięcy, połowę tego co Korea armii, super. Piśmienni 67, Korea 83, no to troszkę mnie gościu wyprzedza, jeżeli chodzi o technologię. Dobra, dzięki wielkie YouTubie i do zobaczenia w takim razie w następnym odcinku. Na razie, hej!